To ruszamy z dniem drugim. Z samego rana miałem dostawę już folii na silos, także będzie czekać na skończenie zwiezienia i wtedy od razu przykrywać, żeby jutro niedzielę mieć sobie, pojutrze, przepraszam, mieć niedzielę sobie wolną, spokojną. Także co, jadę do koszy resztę, zobaczę co się dzieje, czy wiatru nie ma, jak nie ma wiatru, to będę rozkładał folię na silos na ściany i później pojadę zagrabiać. Jeżeli będzie wiatr, nie będzie się dało, no to wiadomo, że trzeba będzie odłożyć i liczyć na to, że może wieczorem ucichnie. Także co, palimy i jedziemy. Właśnie dochodzi dziewiąta, a ja zaczynam koszenie pierwszej łąki. Na dzisiaj jest 8,5 hektara gdzieś. To zobaczymy, ile czasu mi zajmie. No, zajdzie. No, w sumie tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kawałków. Także troszeczkę najeździć trzeba się będzie, ale nie są za mocno rozrzucone. Także myślę, że dwie godzinki z haczykiem po 11 powinienem temat skończyć. Także kurde, co za maj, patrzcie, kukurydza to normalnie cierpi, te zimno cierpi, siedzi żółta, ale już nadchodzi ocieplenie, to była ostatnia noc z zimnem, także miejmy nadzieję, że się podniesie. Na razie przytrzymałem się z opryskiem na chwast, ale widzę, że w przyszłym tygodniu to trzeba ostro ruszać, bo może być za późno. Czemu się wstrzymałem? Tak jest biedna przez te chłodne noce szczególnie, bo i dni też nie rozpieszczają. No i potrzeba jej ciepła, niczego więcej. Jestem na ostatniej działce, jest już 11.20. Troszeczkę mi się zeszło z tego względu, że tamte 4,5 hektara było mocno rozdrobione. Działki po hektar z ogonkiem i niecałe hektar, także w pięciu kawałkach miałem 4,5 hektara, także no, na przejazdy sporo straciłem i na składanie, na rozkładanie to nowe zestawu. Dzisiaj już jeżdżę normalnie, tak jak wczoraj jeździłem 14 na godzinę, żeby się troszeczkę oswoić z tym zestawem. Tak dzisiaj już około 20 dni, także jej wydajność będzie elegancka. Tutaj tą działkę 4-hektarową zaczynałem 15 po 11 i jest 11.22 według zegara w traktorze. Zobaczymy, jaki wynik uzyskam. Dokładnie minęło 26 minut od rozpoczęcia koszenia i został mi taki wąski pasek, także spokojnie w pół godziny oblecę temat. Przy okazji już sobie złożę tylną kosiarkę. On co ma ciążyć na jednej stronie, niech się ciąża równo rozłoży. No i ciach. Także tutaj zobaczcie, jaka jest różnica pomiędzy trawą w jednej kawałku, a rozdrobnionej. To jest ogromna przepaść. Podobno my obszar kosiłem około 2 godzin, kiedy były te działki rozdrobnione. A tutaj, jeżeli to było w jednym, równy kawałek, bez żadnych klinów, bez niczego do omijęcia w środku, no to wyszło pół godziny, nawet nie całe będzie pół godziny koszenie takiej działki. Także tutaj jest ogromna, ogromna przepaść, jeśli chodzi o wydajność. To też powinno dać nam trochę wniosków, jakie działki należy sobie dobierać, że niestety nie wszystko jak leci jest takie fajne. To jest fajne, jeżeli mamy małą skalę, jeżeli już mamy większą, to takie mniejsze działki stają się uciążliwe i problematyczne. No ja na razie mam to szczęście, że jeszcze dłużej tam skali nie posiadam, także mam czas, mogę się pobawić na mniejszych działkach, wykorzystać każdy areał. Także co, kończę koszenie, czepię zagrabankę i będzie zagrabianie.
no to już jestem na polu, jest godzina 13, skończyłem sobie po 11 koszenie. Teraz mogę, zjadłem obiadek i mogę zacząć grabić. Pierwsze uruchomienie maszyny. Sam jestem ciekaw, jak się tym mi będzie pracowało. Wstawmy sobie na EKR-ze. Wysokość, dobra, już. Łatwo wyczuć pierwszy zakręt. Dobra, trochę ogarnę maszynę i widzimy się później. I właśnie jest dziewicze zagrabianie nowym nabytkiem. Powiem wam, chwilę trzeba było tak się oswoić z tą maszyną. Pierwszy ruch to było wyzwanie dla mnie, nie dla maszyny. I tak, jak prędkość? Prędkość 13 na godzinę około. Trzymam. Zagrabia czyściutko, szybciej tutaj nie ma co, brzeczka od miedzy jest nierówno, dlatego też nie uwijam się, no na spokojnie, chcę wyczuć maszynę, pierwszy dzień pracy, żeby wałka nie rozpieprzyć przed razu, no mam, bo dużo jest nowości dla mnie, także wszystko muszę wyczuć, no i teraz znowu chwila skupienia, bo na prostej jest łatwo jechać, ale drogi ciężko się przyzwyczaić, bo naprawdę ona załazi zajebiście i trzeba po prostu ją wyczuć. A to cyk tutaj, żeby sąsiadowi zboże nie wymielić. Najwyżej ciutkę zostawię. No tak troszeczkę zostaje, ale może kwestia wprawy. Już niestety lepiej się nie da, to trzeba będzie przeprosić dziadkowe grabki i te rogi sobie przyszłościowo poprawić. O, już tutaj widzę, że Kuba z kanału Bogucz Agro TV jest i on będzie tutaj nagrywał. O, kostka. Wracając, Kuba będzie nagrywał film z akcji Sianokosy. Takie skarby się znajdują. Na miedzę wyrzuciłem. Dobra. Już witam po przerwie. No właśnie Jakub przyjechał, będzie nagrywał tą akcję Sianokosy. Także u niego pewnie w niedzielę o 14 na kanale. Z pewnością podlinkuję, ukaże się film z tej całej akcji Sianokosu w moim gospodarstwie. Także jadę dalej i do zobaczenia po przerwie. Już jestem na kolejnej działce. Mam nadzieję, że Krzysiek się nie obrazi, ale będę robił wołeczki tak z półtorej szerokości zagrabiarki. Z tego względu, że z jednej to tutaj aż tak grubo nie ma, żeby sobie kronówka nie poradziła. No i te działki też nie są takie jak wielkości, jakich byśmy sobie życzyli. Dlatego też jak się tu objedzie, to już dookoła to już mało co zostaje. Także będę próbował. No, tutaj przyjeżdżam jeszcze raz poprzeczniak, żeby mieć więcej miejsca na zawracanie, bo jednak jest ta zagrabareczka długa. Tak jak wspominałem, z prezentacji ma około 8 metrów długości. Do tego ciągnik, także już nam się zestaw dosyć spory robi. Dlatego po
potrzebuje trochę miejsca, żeby zawrócić. Witajcie po przerwie w drugiej części dnia do godziny 16.30 od 13.30, czyli 3 godziny udało mi się zagrabić 12 hektarów około, z czego to miałem przerwę, bo chwilę ze znajomym rozmawiałem, także tutaj niecałe 3 godziny i 12 hektarów zagrabione, to jest dla mnie wow, po prostu taka wydajność, to jest baja. Także naprawdę jestem zadowolony. A i miałem przygodę z wałkiem. Otóż aż wstyd się przyznać, nie spojrzałem na rysunek. Podpiąłem go odwrotnie. Nie patrzyłem w ogóle, tylko podpiąć dzida, zagrabarkę, ciągnik. Drugą stronę podpiąłem. No i co jest, że mi spada z zagrabarki. Zabezpieczenie nie trzyma. No to pierwsze co, no to się dzwoni na serwis i mówię, jaka taka sytuacja. No i serwis od się pyta, a pan chociaż w domu stronę wałek podpiął, i jaką mordę strzelił. Trafiło do mnie, że jednak trzeba było spojrzeć na rysunek. No wyszedłem, zobaczyłem na rysunku, że jednak odwrotnie, że jednak to ja ciała dałem, przyłożyłem wałek i jak do tej pory jest w porządku. Nie ma tutaj już żadnego problemu. Ogólnie plan jest taki tutaj, gdzie jest ta najlepsza trawa dzisiaj, to zagrabić. To jest około 3,5 hektara. I później przejechać na tą 8-hektarową działkę, którą wczoraj jako ostatnią kosiłem. I na dzisiaj by wystarczyło, także na jutro by już zostało mi takie małe działeczki, 4,5 hektara gdzieś tylko. No to myślę, że na spokojnie do tej godziny 11, max 12, do tej kawusi można byłoby sobie to pozagrabiać. No i później wiadomo, tutaj nadzorować pracę. Nadzorować, dobrze powiedziane. Nie, ale ogólnie przypilnować tego dobytku, żeby wszystko było dobrze, na spokojnie. Wolę dzisiaj dłużej pozagrabiać niż jutro. No, wiadomo, że Krzysiek pewnie znając życie przyjedzie wcześniej niż o 9. No i żeby tutaj na spokojnie to szło, nie przed samą przyczepą zagrabiać. Taki jest plan, zobaczymy jak to wyjdzie, czy będę miał siły, czy nie objadę tylko w koło tej dużej działki i powiem, a mam dość, jadę montować vloga. No, wszystko wyjdzie w planie. Jak zawsze plan i założenia są idealne, a życie weryfikuje. Także gruba akcja jest na gospodarstwie Łukosy. Siano kosy, Łukosy, seria. Widzę po pierwszym tutaj, w pierwszej części się fajnie przyjęła. To nagrywam dalej i robotę robię tutaj. O, zaraz przejedziemy w część działki, co mi dziki narobiły roboty. I pomimo ponownym przesianiu, tutaj z Miłoszem znowu przyszły i znowu czegoś tam szukały. Tak to wygląda. Pobojowisko, ale wsiewki trawy powschodziły ładnie. Także myślę, że na tą trawę tutaj już będzie się zrobił ładny użytek zielony z powrotem. I patrzcie, gdzie wyją, tam gdzie jest najniżej, gdzie najlepsza trawa, to tam wyjdzie. O, widać, że to było pierwsze koszenie. Jeszcze trzeba było się oswoić, jak szerokości trzymać,
dlatego takie omijasy się pojawiają. Także ogólnie tu jest fajna zagrabarka, tylko powiem, że jej wydajność i komfort pracy jest na dużych działkach, na małych działkach. No trzeba się nakręcić więcej jak nagrabić. Tak to wygląda. No i oczywiście każdy by chciał mieć idealne prostokąty po 4-5 hektarów chociaż, ale życie takie jest, że się ma tych działek, działeczek. No niestety tego nie da się obejść. Już widzicie, jak ładnie wyczułem maszynę, ładnie jak na sztubeczku się prowadzi, także da się nią i na mniejszych działkach wyrobić. Nie ma problemu. Kwestia prawy, kwestia pojeżdżenia. Takie pierwsze moje zakręty to było, ala Boga, gdzie to jedzie, jak to jedzie. Ta skrętna oś trochę myli drąb, trzeba się do tego przyzwyczaić. No i jak już się przyzwyczaiłem, tak idzie robota, już jestem. Wiecie co, byłbym świnią, jakbym nie pokazał, jak ta zagrabarka sobie radzi z naprawdę grubymi pokosami. Zobaczcie, jest zielona, żywa trawa. Jadę tutaj tylko 8 na godzinę, bo nie chcę nic zostawić, ale eksperymentalnie połówkę wyżej do tej dyszki i nadal jest czyściutko. A tutaj no pokosy jak barany leżą. Jest naprawdę kapitalna trawa. Jeden z widzów prosił mnie w komentarzu, abym pokazał, jak wygląda zagrabianie tego pszenżyta. Z tego względu, że żeby sobie poprawić humor, patrząc na ładne pokosy, no to powiem, że możesz sobie teraz poprawić humor. Chociaż tutaj jest ładnie i chociaż w tym miejscu jest co grabić, no na poprzednim odcinku pokazywałem też było co, nie ma co narzekać, no to tymi dwoma miejscami praktycznie podrepetuję sobie bazę paszową, jeśli chodzi o objętość ciupki. Co do agrotechniki tego przeżyta AquaEFA, po zbiorze kukurydzy na kiszonkę, tutaj było rozsiane około 300 kg przeżyta na hektar z silnikiem do nawozów. Zmieszany to agregatem ściepiskowym, tak zwanym bromerem, dokładnie Magnum Plus, i przufałowane gładkim wałem rąkowym, i to było wszystko. Zero nawozów. Dopiero na wiosnę poszło 200 kg saleczaku i wszystko. On jest taki naprawdę zadowalający. Tak to wygląda. No tutaj jeszcze troszeczkę mi zostało na tej działce. Można powiedzieć, że połowę jej zagrabiłem, jeśli chodzi o czas. O powierzchnię niekoniecznie, ale o czas to już połowa jest, czyli około godziny. I powinienem skończyć tą 8-hektarową. Tak jak mówiłem, po dzisiejszym dniu zostawię sobie 4,5 hektara na jutro, na jutrzejszy poranek. I tyle tu ciekawostek. Widzimy się na koniec pewnie pracy, jak tutaj już będę kończył tą działkę. Tutaj tą część z tym poplowem, z tym przężytym udało już mi się zagrabić i zaraz wam pokażę efekt. A tak wygląda, kurde, jest to towar. Normalnie to jest wszystko zbite, to nie jest napuszone jak trawa, jest kurde zbite. Aż wsiądę do New Hollanda jutro, jak Krzysiek będzie to zbierał. I nagle nagram wam wszystkie epitety, tylko je wypipuję, żeby mnie YouTube nie zablokował. Dobra, uciekam na tamtą działkę, za lasem już trzecią część, bo za tym laskiem jest jedna część i za tym też jest jedna część. Jest już godzina 20:30, plan wykonany, tutaj mi zostały tylko takie przy drodze dwa małe, można powiedzieć, tak zęby. Do zgrabienia szkoda to zostawić, razem zagramy i już plan wykonany dzisiejszego dnia. Jestem zadowolony, bo mamy godzinę 13:30.
24 hektary rąby zadrobiłem, także to jest bardzo fajny wyczyn. Spokojnie przez dzień, jak ładne są działki, można 40 hektarów taką drobiarką zrobić, także uważam, że sprzęt naprawdę jest fajnie dopasowany pod moje potrzeby. No i co? To by było na tyle z dzisiejszego drugiego dnia siano kiszonki. W sobotę nagrywamy zbiór, dzień trzeci, i zapraszam do obejrzenia kolejnego vloga.